Witam Państwa. Otwieram 8. sesję Rady Gminy Kołosiakowice 17 czerwca 2019 roku. Na sali obecnych jest 14 radnych w listy obecności. W związku z tym obrady sesji są prawomocne do podejmowania uchwał. Witam przybyłych na sesję wójta Rady Wójta Gminy Kołosiakowice, pana Roberta Kaczmarczaka, panią sekretarz Karolinę Grzebowską. Witam kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych. Witam również przybyłego na naszą sesję kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, pana Mariana Kaczmarka. Informuję, że wójt gminy Kołosiakowice złożył wniosek o zmianę porządku poprzez włączenie do niego projektu uchwał w sprawie. Punkt pierwszy. Zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Punkt drugi. Ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania gminy Kołosiakowice w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Punkt trzeci. Zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego. Punkt czwarty. Zmiany budżetu gminy na 2019 rok. I tutaj może poprosiłbym o wyjaśnienie i omówienie tych proponowanych zmian do porządku. I myślę, że pierwsza pani sekretarz Karolina Grzebowska. Szanowni Państwo, gmina Kołosiakowice do Stowarzyszenia Wielkopolskie Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu wstąpiła 10 września 1991 roku i zgodnie z statutem stowarzyszenia każda jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem stowarzyszenia w drodze uchwały ustanawia przedstawiciela za pośrednictwem, którego będzie działać w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową doradczą oraz na rzecz samorządów oraz działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego przy wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Mając na uwadze potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządu gminnego, celowe jest ustanowienie przedstawiciela do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję pani sekretarz. Zgoda na otworzenie miejsca finalnie okazjonalnie ustalonego do kąpieli. Szanowni Państwo, do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli. Taka zgoda wyrażana jest w formie uchwały Rady Gminy. Projekt uchwały jest opiniowany przez właściciela wód, na których ma powstać to miejsce, czyli Wód Polskich, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podjęcie tej uchwały jest konieczne na tej sesji, ponieważ sezon kąpielowy rozpoczyna się od 27 czerwca 2019 roku do 16 lipca oraz od 11 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia tego roku. W związku z powyższym jest konieczne podjęcie tej uchwały na tej sesji. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tydzień temu podjęliście Państwo uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego. Jednak zmienił się sposób realizacji zadania przez powiat. Z zadania finansowanego jako zadanie inwestycyjne powiat wykona remont drogi w miejscowości Zbarzewo, te dwa zakręty i pobocze i będzie klasyfikował to zadanie jako bieżące. Dlatego musimy dokonać zmiany w naszej uchwale podjętej tydzień temu i dokonać zmian w brzmieniu artykułu paragrafu numer 1. W związku z tym, z tą
tą zmianą będziemy również musieli dokonać zmian w uchwale zmieniającej budżet, która będzie polegała na przesunięciu, na zmianie paragrafu z inwestycyjnego na zadanie bieżące. Czyli zmienimy dotację na zadanie inwestycyjne, na dotację, która będzie rozliczana jako zadanie bieżące, remontowe. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy radni mają jakieś pytania do tych projektów uchwał? Jeżeli nie, to pozwolę sobie odczytać porządek obrad. To jest za przyjęciem, włączeniem tych czterech punktów do porządku dzisiejszych obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie przystąpię do odczytania porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad o zmianach przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt drugi. Informacja z posiedzeń komisji. Informacja przewodniczącego rady. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Raport o stanie gminy Muszakowice za 2018 rok. I tutaj jest debata nad raportem o stanie gminy Muszakowice, udziałem rady i mieszkańców. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Muszakowice pod uwagę. Punkt piąty. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie wójtowi wójtowi. I tu jest opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej po sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wraz z informacją o stanie mienia gminy Muszakowice za 2018 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu za rok 2018. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium budowie gminy Muszakowice za 2018 rok. Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Debata nad sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego gminy Muszakowice za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium budowie gminy za rok 2018. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub innej ewidencji zabytków. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dominicy. Punkt ósmy. Powołanie zespołu do przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego z opiekę. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania gminy Muszakowice w Stowarzyszeniu Wielkopolskim Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. Punkt 13 to jest analiza oceny zasobów pomocy społecznej. Punkt 14 wolne głosy wnioski. I punkt 15 zakończenie. Chciałbym przywitać pana Jarosława Warżniaka, starostę Leszczyńskiego, który przybył na tej sesji. Proponowałbym, abyśmy troszkę zmienili porządek dzisiejszych obrad i zaczęli od interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez radną panią Monetę Szafarską-Poczekaj w sprawie zjazdu do nieruchomości przy budowanym ciągu pieszo-rowerowym we Muszakowicach na ulicy Leszczyńskiej. I to bym proponował, aby pani Szafarska przypomniała w skrócie naszym gościom. Nie ma się bardzo powtarzać, bo panowie myślę bardzo dobrze wiedzą, o co chodzi, dlatego tutaj są też w skrócie. Państwo radni też wiedzą i myślę, że ci tutaj mieszkańcy zainteresowani też wiedzą, o co chodzi.
Chodzi o tę zjazdę przy tym ciągu budowanym. Z tego co wiem, to znaczy wiem, że dzisiaj tam były prowadzone jakieś rozmowy z mieszkańcami i zostały podjęte jakieś działania, żeby to życie, że tak powiem, uprościć mieszkańcom. Chodziło to o to, że ciąg jest za wysoko, zjazdy są bardzo stromo. Też chodziło o to, że wykonawca twierdzi, że tam nie można nic więcej zrobić, nie można pomóc mieszkańcom w odbudowaniu tego. No i tutaj myślę, że panowie już mają przygotowaną odpowiedź dla mnie i dla mieszkańców, więc nie wiem, czy coś jeszcze więcej wspominać, czy pani Hania jeszcze by coś chciała tu a propos tej ścieżki, czy to później. Ja mam interpelację, ponieważ podobne pismo było już pisane do powiatu i zostało odrzucone, ale my będziemy walczyć cały czas o ten wjazd. Uprzejmą prośbą w imieniu mieszkańców Jeziorzyc Kościelnych oraz spółki Kanada, spółka z OO, zwracamy się z prośbą o przebudowę drogi wjazdowej polegającej na poszerzeniu wjazdu na krawędzi ze ścieżką rowerową do szerokości 9,1 metra. To jest do takiej samej szerokości, jak zjazd z drogi od ulicy Leszczyńskiej, który umożliwiałby dojazd do siedziby Kanada, spółka z OO. Tak było przed budową ścieżki rowerowej, 9,1 metra. Wjazdem jest jedynym, najszerszym wjazdem na osiedle oraz do siedziby Kanada. Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, iż prośbę swą motywujemy zbyt wąskim zjazdem z drogi, który uniemożliwia swobodne poruszanie się pojazdów, to jest samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych bez uszkodzeń krawężników znajdujących się przy ścieżce rowerowej. Wyjaśnijmy, iż szerokość wjazdu z drogi od strony ulicy Leszczyńskiej wynosi 9,1 metra, co umożliwia samochodom ciężarowym swobodny zjazd bez jakichkolwiek utrudnień. Natomiast z drugiej strony, z uwagi na ścieżkę rowerową, następuje zwężenie wjazdu, którego szerokość wynosi zaledwie 5,9 metra. Wyjaśnijmy, iż przedmiotowego wjazdu korzystają zarówno samochody ciężarowe, jak i również maszyny rolnicze, które spotykają się z problemem swobodnego wjazdu. Z uwagi na zbyt małą szerokość przedmiotowego wjazdu w wyniku zbyt wąskiego wjazdu pojazdu mają utrudnienia. Dojazd w konsekwencji uszkodzone zostają krawężniki znajdujące się na wysokości ścieżki rowerowej, co wiąże się z zaburzeniem estetyki, który to aspekt jest istotny z punktu widzenia mieszkańców Jeziorzyc Kościelnych. Nadto zaznaczamy, iż każdy masowy wyjazd powoduje uszkodzenie opon pojazdu na skutek uszkodzeń krawężników. Dodatkowym problemem jest również brak możliwości wyminięcia pojazdów, co powoduje utrudnienia ruchu drogowego. W tej części drogi zjazd drogi wymaga nadzwyczajnej ostrożności i wiąże się z narażeniem pojazdów na uszkodzenie. W świetle powyższego szerokość pasa terenu przeznaczonego do wjazdu pojazdów powinna być dostosowana do ich potrzeb. Dlatego też prośba mieszkańców Jeziorzyc Kościelnych oraz spółki Kanada jest w pełni uzasadniona i winna zostać przez Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie rozpatrzona. Należy nadmienić w tym miejscu, iż poszerzenie wjazdu nie nastąpi kosztem sąsiadujących gruntów z uwagi na okoliczności, iż w tym miejscu przebiega ścieżka rowerowa. Oczekując odpowiedzi i zrozumienia, liczymy na pozytywne załatwienie niniejszej interpelacji. Proszę panów, to jest naprawdę nasz jedyny największy wjazd. Z tyłu jest osiedle, szkoła. Od 1 września 2018 roku ruch na tej drodze się wzmożył. My też jeszcze się tu skłaniamy do wójta gminy, do zarządu dróg gminnych o poszerzenie krzyżówki przy tym mieście, bo tam też jeszcze mamy za małą krzyżówkę. Także naprawdę my jesteśmy, gorąco prosimy, aby pozostało tak, jak było przed budową ścieżki rowerowej. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, tak może tytułem wstępu, a później w tych sprawach szczegółowych, technicznych, już tutaj oddam głos Panu Kierownikowi. Ścieżka rowerowa się buduje. Jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni, że w takim tempie już w zeszłym tygodniu zaczęło się wykonanie masy. Już ładnie tutaj od strony Jeziorzec, od strony Krzyżowca. Przez te kilka dni już tutaj bardzo daleki odcinek jest praktycznie ścieżka gotowa. No, gdzieś tam wykonawca dawał prawie sygnały, że może wcześniej przed terminem, ten termin jest bardzo odległy, bo jest września. No oczywiście ten sezon wakacyjny jak najbardziej tutaj daje nam taki wyznacznik i cel, żeby, jeżeli jest taka możliwość, żeby w miarę przed tym głównym sezonem wakacyjnym w takiej przeważającej części już te roboty zakończyć, oczywiście później drobne wykończenia, porządkowania. Ale w tej chwili, gdyby doszło w takim tempie, jak idzie, to naprawdę bylibyśmy tutaj bardzo mile zaskoczeni. Oczywiście przy takich dużych inwestycjach no, pojawiają się problemy, jest to nieuniknione. I tutaj rzeczywiście problemami to najczęściej są wyjazdy z prywatnej posesji, oczywiście na tym odcinku między miejscowościami. Tutaj większych problemów nie ma. No, jeżeli chodzi o te nieszczęsny wjazd przed Orszakowicami, wjazd do Orszakowic. Oczywiście tutaj no, zasada jest taka, że ścieżkę projektuje się w stosunku do wysokości, do poziomu jezdni, a nie w stosunku do wysokości podwórek. Bo oczywiście są możliwe pewne modyfikacje, czy zrobić tą ścieżkę w miarę w poziomie równo, czy robić takie no, większe zaniżenia przy wjazdach. No i to myślę, że sam nie wiem, jak zrobić, żeby było dobrze. No, taki przykład z naszej budowy powiatowej sprzed 4 lat, miejscowość Dąbcze w gminie Rydzyna, gdzie zastosowaliśmy metodę akurat dokładnie odwrotną, czyli maksymalne zaniżenie na wjazdach, tak żeby ułatwić maksymalnie mieszkańcom wjazd właśnie w podwórze. No szczerze mówiąc, jako rowerzysta jadąc tam, jedzie się naprawdę po fali. Większość rowerzystów omija tą ścieżkę, jedzie po prostu jezdnie. Także no, co lepszy, który wariant wybrać? Tutaj zaniżenia są bardzo delikatne. No oczywiście powoduje to, że ten poziom zjazdu w podwórze jest no, znacznej różnicy w stosunku do poziomu ścieżki. Oczywiście też trzeba tutaj uwzględnić kierunek odprowadzania wód opadowych, bo wtedy przy tych znacznych zaniżeniach też oczywiście woda przy jakimś tam niekorzystnym układzie z jezdni będzie zalewała podwórze. Także tu przyjęliśmy tą metodę trzymania się poziomu jezdni przy niewielkim nachyleniu ścieżki w stronę jezdni. No i oczywiście problem stąd powstał zjazdów na podwórze. Ja tak jechałem w sobotę, dzisiaj jeszcze tak się przyglądałem. Gdzieś tych takich powiedzmy zbornych, konfliktowych tych wjazdów mamy aż 17 na kierunku, tak że to już pamiętam. Natomiast no tak obserwując, rzeczywiście część już tam została w części wyrównana, no do tych takich naprawdę problematycznych, no to tam myślę, że 3-4 mniej więcej. Część nie ma tych wjazdów na wierzchni kostkowej czy betonowej. Jest tylko wjazd taki ziemny, to nie będzie problemem oczywiście, czy płuczyń, czy jakiś tam inny materiał zostanie tutaj nasypany i oczywiście to będzie odjazd dosyć strony, no ale myślę, że czy samochodem, czy jakimś tam innym pojazdem spokojnie będzie można z tego podwórza wyjechać. Te prace trwają, oczywiście tutaj być może gdzieś tam należało to przewidzieć w jakichś pracach projektowych, ale może się projektując taką dużą inwestycję. No nie jesteśmy w stanie tutaj każdego przypadku osobno zdiagnozować, przeanalizować. Pewne rzeczy oczywiście wychodzą w trakcie, jak to się mówi, prania, czyli w trakcie budowy, no ale myślę, że w takich sytuacjach tutaj no, tego jesteśmy, żeby na to reagować, żeby z mieszkańcami rozmawiać i żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Co się w tej chwili dzieje? Tutaj Zarząd Dróg Powiatowych, który z ramienia Zarządu Powiatu, z ramienia Powiatu wykonuje tą inwestycję. W tej chwili to właśnie czyni. No, postaramy się tak, żeby tutaj, jeżeli nie wszyscy super byli zadowoleni, to żeby gdzieś jakieś rozwiązanie.
rozwiązania, chociaż takie pół na pół znaleźć, żeby w jakiś tam mocny sposób nie modyfikować tego poziomu ścieżki, a oczywiście zapewnić mieszkańcom wyjazd i wjazd na swoją posesję. Tak obserwując, będą te trzy, może cztery takie trudne tematy, ale to myślę, że też to rozwiążemy. Oczywiście pewnie w ten sposób, że gdzieś tam dalej na stronę podwórza trzeba będzie tą kostkę czy tą trylinkę rozebrać i ten poziom, tam nie wiem, 3-4 metry załóżmy podnieść, tak żeby w miarę łagodny, na ile się da ten podjazd pod tą ścieżkę zrobić. Jest to w tej chwili robione, panie kierowniku, tak rozmowy trwają. Myślę, że ścieżka już robota posuwa się dalej, tutaj jest strona ronda, więc te tematy, które są na dzisiaj, to rozstrzygnięcie, mam taką nadzieję, że tutaj w tym tygodniu, tak najpóźniej w przyszłym, będą załatwione. Tutaj dalej już na tym odcinku w zasadzie już jakby problem jest w drugą stronę, bo te procesy są wyżej niż ścieżka, to też pewnie może gdzieś tam będzie kwestia wyrównania tego gwiazdu, ale nie będzie to już tak problematyczne jak na tym odcinku, który właśnie teraz realizujemy. Odnośnie tutaj jeziorzyc jeszcze, ale to też może taka uwaga ogólna, bo w szczegółach już pan kierownik powie, na ile jest możliwe poszerzenie tego gwiazdu. Z reguły na tym polega, że obowiązują nas warunki techniczne, które musimy spełnić, w szczególności jeżeli realizujemy inwestycję dofinansowaną ze środków zewnętrznych. Tutaj po wykonaniu takiej inwestycji, gdzie zwracamy się o dotację, o dofinansowanie, to niestety jesteśmy prześwietlani w sposób niesamowity z metrówką. Kontrolerzy z Urzędu Wojewódzkiego czy z Urzędu Marszałkowskiego wychodzą i mierzą nam co do centymetra, czy ta inwestycja, o którą zabiegamy, dofinansowanie, spełnia wszystkie wymogi, wszystkie warunki techniczne. Niektóre rzeczy takie oczywiste, co pani się wydaje, że jest oczywiste, mnie się wydaje oczywiste, no to w myśl przepisów, parametrów technicznych takie oczywiste nie jest. I tu szerokość gwiazdów to jest odwiecznym problemem, z którym się borykamy przy każdej naszej dużej inwestycji dofinansowanej, bo ogólnie zasada jest taka, też no są firmy, wjazdy na posesję, na których są firmy, które mają samochody ciężarowe, tiry. Jest odwieczny problem ze zjazdami do lasu, z którym się borykamy z nadleśniczym. Ogólnie przepis, który mówi o szerokości zjazdu, to jest taki, że wyjazd może być szerszy niż szerokość jezdy, czyli w naszym przypadku 6 metrów. I każde odstępstwo, żeby tutaj coś zrobić, to jest ogromny problem. Także to nie jest nasza dobra czy zła wola, bo dla nas to jest, tak szczerze mówiąc, obojętne, czy robimy szersze, czy wyższe. Oczywiście chcielibyśmy tutaj, żeby mieszkańcy byli zadowoleni i żeby zgodnie z życzeniami i w miarę oczywiście tutaj poprzednich możliwości to zrobić, ale no, niestety ograniczają nas warunki techniczne, parametry techniczne, które też czasami nam się wydają niezrozumiałe, a których tutaj jakby zmodyfikować nie możemy. Mieliśmy taką sytuację, inwestycja 2 lata temu w Wilkowice, gdzie były na przykład połączone dwa zjazdy z dwóch posesji sąsiadujących ze sobą. Kontrolerzy to zakwestionowali, wycięto nam na kilkanaście zjazdów, które przekonaniu tych kontrolerów nie spełniały norm ponad 200 tysięcy dotacji, jakby nie zostało tutaj pozyskane ze strony powiatu. Także jesteśmy tutaj bardzo ostrożni, bardzo precyzyjni, bo no, tak tutaj to wygląda od strony dofinansowania, że jest to bardzo dokładnie sprawdzone. Gdyby to była inwestycja robiona z własnymi środkami, no może można tam coś, że tak powiem, oko przymknąć, ale w tej sytuacji, jaka jest, jeśli chodzi o dofinansowanie, to takiej możliwości nie ma. A w szczegółach, jeżeli chodzi o tych konkretnych zjazdów, tutaj różnych pan kierownik jeszcze uzupełni. To może tyle odnośnie tych dwóch problemów, które państwo tutaj zgłosiliście dzisiaj tak bardzo ogólnie. Dzisiaj też uchwała tutaj zmieniająca tę uchwałę pomocową, to nam prosimy o drobną korektę, jeżeli chodzi o przeznaczenie tych środków nie bieżących, tylko inwestycyjnych, ale dziękujemy państwu, że chcieliście tutaj pomóc uchwalić wcześniej, wesprzeć powiat w tych działaniach na drogach powiatowych. Rzeczywiście, akurat tak w sobotę rowerem się przejechałem przez Warzywę. Tutaj najlepiej zawsze te dziury w drogach
widać z poziomu roweru i rzeczywiście ta droga w tym zbarze wiadomo jest tutaj taka, że wymaga pilnych remontów. Kolejne wspólne zadania, które tutaj sobie planujemy, wszystko wielkie również, tam też konieczność niezbędna, tutaj udało się pozyskać jeszcze tego finansującego zewnętrznego firmę, największą w powiecie, która tam funkcjonuje. I myślę, że też te środki wykorzystamy tutaj z pożytkiem dla mieszkańców. No, oczywiście często jest tak, że radni różnych rad pytają, a po co, na co, lepiej może coś w gminie zrobić, tak? Niech sobie powie radzi. No, oczywiście to, co robimy na drogach powiatowych w poszczególnych gminach, to jest na mieszkańców tej gminy przede wszystkim, tak? Nie dla powiatu, nie dla starosty, tylko korzystają z tego przede wszystkim mieszkańcy gmin. A dzięki waszej pomocy finansowej lub innych gmin, no powiat może zdecydowanie tutaj więcej zrobić. No, może to już byłem na sesji inauguracyjnej, nie wiem, czy tam wiemy, ale powiat takim normalnym swoim budżetem dysponuje na 7 gmin niewiele więcej niż ważny budżet gminy Koszakowice, które ma jeden na pewno z większych budżetów, jeżeli chodzi o gminy w powiecie. Także te nasze możliwości nie są duże i dzięki waszej pomocy możemy te środki pomnażać, aplikować o środki zewnętrzne, które myślę, że jesteśmy dość skuteczni, udaje nam się dużo tych środków pozyskać. No, powiem szczerze, że inne gminy, inni wójtowie, burmistrzowie trochę tak ze zazdrością patrzą na gminę Koszakowice. Teraz mam jeden z włodarzy gminy, takie ładne zestawienie zrobił. Przyjechał na spotkanie z takimi ładnymi tabelkami, no i z tej tabelki wynika, że najwięcej z środków powiatowych korzysta gmina Koszakowice i to wyliczył nawet tam na poziom 40% w ostatnich latach. Czyli wszystkie gminy pozostałe, 6 gmin pozostałych, 60% same Koszakowice skorzystały z powiatu w skali zadań powiatowych, aż 40%, tak? Także z takimi czasami pretensjami, że za dużo powiat daje na gminę Koszakowice. No tak to jest gdzieś tam postrzegane. My oczywiście staramy się to w miarę równo, w miarę sprawiedliwie, jeżeli tutaj możemy mówić o pojęciu, że nie zawsze równo to jest sprawiedliwe, ale też doceniamy to, czego może ci inni wójtowie burmistrzowie zauważają, że najwięcej środków do powiatu wpłynęło właśnie z gminy Koszakowice. No więc można powiedzieć, kto daje, ten ma, tak jak pomaga, tak my staramy się wdzięczyć. Mam nadzieję, że dalej taka współpraca z gminą Koszakowice będzie i te wspólne inwestycje będą dalej w takiej skali tutaj się odbywać. Za tą pomoc, którą na rzecz powiatu Państwu dajecie, jeszcze raz serdecznie dziękuję. A teraz sprawa techniczna, jeszcze tutaj proszę o uzupełnienie pana kierownika. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, powiem, starosta tutaj przedstawił prawie wszystkie informacje. Jak Państwo wiecie, realizujemy największą inwestycję drogową w tym roku, ta ścieżka w Połonicy, Jeżdżyce, Koszakowice. Weszliśmy już od jakiegoś czasu w teren zabudowany, a teren zabudowany to są pewne niespodzianki, które nas spotykają, wysokościowe i nie tylko. Spotkaliśmy się z takim problemem i w Jeżdżycach i teraz spotykamy się z problemem z Koszakowicami. Jest to połączenie pomiędzy przebudowanym zjazdem, a terenem utwardzonym posesji. Zjazd nasz zostaje na wysokościach takich, jak normy mówią i dopuszczają. Jest tylko wysokość budynku, tego utwardzenia na terenie posesji. Dzisiaj się spotkałem z mieszkańcami i pan radny tutaj ludzi też był na spotkaniu, żeby przedstawić tą sytuację, jak to będziemy rozwiązywać. Wykonawca do końca, czyli do końca realizacji, czyli ostatnie, zakończy zadanie przed prądem i później powracamy do tematu zjazdu, który w taki, a nie inny sposób zamkniemy. Dzisiaj tym Państwu powiedziałem, że będziemy je do wysokości tych istniejących naszych zjazdów regulować. I temat został przyjęty, będą Państwo poinformowani. Prawdopodobnie wykonawca na przełomie miesiąca te połączenie skończy do Orodla i będziemy powrót mieli w sprawie tych zjazdów. I to na dzień dzisiejszy mogę tu, Szanowny Panie, odpowiedzieć, że temat jest zamknięty.
a oficjalnie powiemy, że zamkniemy go, jak oddamy ten odcinek Głównej Morzakowicy. A propos tutaj interpelacji pani radnej Michalskiej, przyjrzymy się temu tematowi i tak, jak tutaj mówił, no, nas obligują pewne warunki, które nie możemy pobłażać. Szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość drogi, ale przyjrzymy jeszcze się temu elementowi, co pani mówiła, czy jest to możliwe. Nikomu nic nie obiecuję, jeżeli to będzie wykraczało pod te warunki techniczne, to na pewno tego nie zrobimy, bo jak to pan starosta mówił, nas rozliczają dość skrupulatnie przy tych inwestycjach na samym drodze. Obligujemy się zawsze na gruntach, które posiadamy. Ta inwestycja jest wtedy ustawą nowotelna i troszeczkę innych zasadach. Nie wierzę, że weszliśmy komuś, ale sprawdzimy. Czy pan Marek ma to zdjęcie satelitarne naszej drogi? Mogę wyświetlić na tym, na Google Maps. Wiedziałem, sprawdzimy, ja to muszę sprawdzić na miejscu, bo pani mówiła. Proszę bardzo. Pani Irena. Ścieżka taka nieszczęsna, że mam zajmować tego czasu. Jeszcze chciałam to dwa zdania, ale to... Nie? Dobrze, bo nie chcę pani mówić w sobie. Ja tylko takie dwa zdania tak sobie tutaj zanotowałam. Wszystko rozumiem, cieszę się, że mieszkańcy będą zadowoleni. To jest najważniejsze, że mieszkańcy się tutaj porozumieli z powiatem i jakoś to... szkoda tylko, że trzeba było takie robić duże larum, że to tak od razu jakoś nie szło się dogadać, bo tam też mieszkańcy tak... że zinwestować, że tam inaczej z wykonawcą nie było jak dojść do wykonawca, że nic nie można zrobić i tak dalej, no, no. Ale dobrze, że się da. Z tego się cieszymy. Ja mam takie pytanie jeszcze. W tej chwili tam były na tym spadzie z tej jakby z tej ulicy Leśnickiej, która jedzie tam pod górkę. Zostały takie tam przy każdej posesji, znaczy przed każdym domem jakby były takie schodki w dół na ten stary chodnik. W tej chwili te schodki są rozebrane. Bo rozumiem, że tą górkę trzeba było trochę ubrać. I ja mam pytanie, czy one zostaną odbudowane? Takie pytanie też. Może tak teraz pan nie kojarzy od razu, ale jak pan pojedzie, to pan zobaczy, nie? Tam, żeby ci mieszkańcy nie musieli, wie pan, widać dookoła, jakby chciał przyjść do sąsiada na drugą stronę ulicy, nie? No myślę, że pan wie, o co chodzi, nie? Dobrze. Teraz tak, jeszcze mam pytanie. Czy ścieżka będzie dochodziła do rondla, czy kończy się tak jak ten stary chodnik? Bo do samego, chyba tak jak stary chodnik, tak? Nie do samego rondla, bo tam już spełnia chyba wymogi ścieżki, tak? Tak? Czyli nie będzie tam już przebudowywane do... Nie, kończy się na wysokości, tam jest takie słupko na tej wysokości. Czyli tam jak stary chodnik, tak? Dobra, okej. Okay. I takie mam jeszcze pytanie właśnie, bo tutaj też pan starosta wspominał, że tam za chwilę zaczynają się zjazdy pod, tak? I będą podjazdy, a nie zjazdy. I też tam widzę, że już krawężnik, nie chcę tu używać teraz nazwy, jest wiadomo przy której posesji, ale to tam państwo panowie też na pewno wiedzą, że tam zaczyna krawężnik już być poniżej tego wjazdu, nie? Także tak tutaj walczymy teraz ze zjazdy, za chwilę będą podjazdy, nie? Żeby zwrócić uwagę na ogół, a nie się skupiać na tym, co jest już zepsute i naprawiać tylko, żeby nie niszczyć dalej może, że tak powiem. Jeszcze takie moje... Pan starosta tutaj też mówił, że nie może być takich chodków, choć biedni rowerzyści i tam, że podjazdy, znaczy, że tutaj górka, dołek. Spójrzmy na ścieżkę na ulicy Wolsztyńskiej. Tam są takie typowe obniżenia, zwłaszcza tam też przy pewnej firmie zajmującej się śmieciami, bo już nie będę też już tam. Tam jest tak ewidentnie niżej, no czyli gdzieś tam na ścieżce rowerowej powiatowej można.
Ja bym prosiła tylko tak od siebie, żeby się takimi sprawami, że tak powiem, mieszkańcy nie denerwowali, radni nie musieli gdzieś tam chodzić, żeby takie rzeczy może dużo do przodu zobaczyć, nie? Jak to będzie wyglądać, a nie żeby się potem musieli ludzie tu mieszkańcy denerwować. I nie chodzi mi tylko o gminę Bożakowice, chodzi mi ogólnie. Także chyba tak od wszystkich mogę powiedzieć, żeby nie było więcej takich problemów. Dziękuję bardzo. Jest to sprawa przydrożnych rowów odwadniających, zwany również inaczej przez ministra transportu, inaczej przez prawo wodne, ale nie w tym rzecz. Te rowy, które się znajdują na drodze jego S5, tej nowo budowanej do jedną szkoła. W Błoszakowicach takie miejsce znajduje się przy zjeździe do Bukówca. Jest również takie drastyczne miejsce między Boguszynem a Poczniwiem. Ten w tym, że woda ma tę właściwość, że wlezie gdy trzeba. Tam się kończy rów pustką, donikąd. Nie ma wody do kąta, gdzie więc leci na jezdnię. Luty, marzec, kiedy to mogą się pokazać wody roztopowe, a zimą mróz, jest to ogromna niespodzianka, nie tylko dla samochodów, zwłaszcza dla motocyklistów. I także na ten problem uczulamy też przyczyny, czy następnych budowach, a te rzeczy, żeby zostały rozwiązane, bo tam się naprawdę woda przelewa z jednej strony, za drugą. Powtarzam, wystarczy lekki przymrozek i nieszczęście gotowe. Następne, tam mam jeszcze pytanie, sprawę, a może marzenie. Jak już zostało powiedziane pięknie, gmina Bożakowice wspomaga te powiatowe projekty. I tak sobie myślę, jak tak na tych tablicach pięknie, gdy się mówi, że ten inwestował są duże taki, czy tam gdzieś malutkim druczkiem nie może być gmina Bożakowice zapisane, jak Państwo myślicie, te kwoty nasze nie są takie groszowe, tylko są spore. Czy to się tak, nie wiem, czy to zgodę przepisami, ale tak bym to widziała. I jeszcze jedno informacyjnie, bo to właściwie tylko informacje, bo nie wiem, co z tym problemem zrobić. Zwróciły się do mnie, jak dotąd, trzech rowerzystów, którzy korzystali ze ścieżki Bożakowice Boszkowo. I tak dwóch naszych, jeden Leszczyński, no powiem, że dostało mi się wszyscy wytrawni rowerzyści i stracili tam opony wartości 500 zł. Mój rower, który mnie zwalnął, oni mieli rowery takie super, że jedna opona 500 zł. Skarżyli się na to, że na tej drodze po prostu jest mnóstwo szkła. Wygląda na to, że jadący samochodem wypije sobie, wiecie co, i przez okienko łups, nie wiem jak ten zapowiem, sprawdziłam kawałek, nie było, ale to w Bożakowicach. Gorąco było, no nie miałam siły przyjść aż do Bożkowa, więc nie potwierdzam, ale pytałam jednego mojego sąsiada, który też jeździ, potwierdził, że tak jest. Jak to rozwiązać, to nie wiem, tylko chciałam po prostu informacyjnie ten problem przekazać. Dziękuję. Dziękuję Pani Radny. Jeżeli pani przeprosi na rzecz Rady, to powiem. Ta ścieżka jest, znaczy odcinek Bożakowice-Boszkowo zawsze w poniedziałek opór przejeżdża, bo mamy i znaki powykręcane, mamy ścieżki zanieczyszczone różnym szkłem i chłopaki jadą co poniedziałek, zawsze rano, bo to są newralgiczny punkt właśnie Bożakowice-Boszkowo. Nie wiem, rozpręża chyba tych ludzi na siłę, tam, że w taki, a nie inny sposób to wszystko na tej drodze i ścieżce. Ale staramy się na bieżąco to usuwać, tym bardziej, że no, nawet dość dużo znaków mamy poprzekręcanych, pousuwanych w różny sposób. Nie wiem, czy ta siła jest za duża tych ludzi i zawsze ten poniedziałek jest tam zostawiony w tym elemencie. Tutaj powiem, my cały odcinek tej ścieżki we Włoszakowicach mamy na uwadze od punktu A do punktu B, czyli od góry do dołu. Niech się Pani nie denerwuje. Tak jak i przed, bo mamy tam przechylenia raz, że takie i drugie w stronę jest specyficzny teren. To wybitnie specyficzny właśnie, bo Jeżyżyce jeszcze mniej, ale tutaj w Włoszakowicach mamy dość ciekawy, no nie ciekawy, ciekawy ten odcinek. I na pewno będzie to wszystko zrobione. Jeszcze nie opuściliśmy tutaj budowy, żebyśmy nie zakończyli to w taki inny sposób. Aha, spokój Pani wydała, tak?
jak pamiętam chyba tak, nie chcę tego opuścić, bo musiał rzucić okiem do tego, ale na pewno jeden jest to po 100%. Wiem, że na pewno jeden zostaje, ale tam są to. Przepisami oświatowymi obowiązującymi
tym okresie. Biblioteka szkolna jest dzisiaj w szkole, jest z nami również pan dyrektor pan Prezecki, szkoły w Bukowcu. Dzisiaj jesteśmy na etapie takim, iż biblioteka ta jest i działa w szkole w Bukowcu Górnym. Proszę Państwa, tyle jeżeli chodzi o ten temat. Na poprzedniej sesji też Państwu radnym o tym mówiłem, też mówił pan radny Mariusz Szaty i pani Izabela Kubur. Mieli spotkanie, odbyło się spotkanie z panem dyrektorem i ten temat też był wyjaśniany. Proszę Państwa, cóż mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć? Powiem tak, myślę, że wizyta pana starosty Jarosława Wrzyniaka jest taką wizytą przełomową. Nie wiem, czy Państwo, którzy macie wieloletnie doświadczenie bycia radnym, kiedykolwiek na sesji Rady Gminy Boszakowice był starosta Leszczyński. Z tego powodu bardzo się cieszę, myślę, że również Państwo się cieszycie. Warto podkreślić fakt wyrażenia opinii pana starosty o współpracy gminy Boszakowice z powiatem leszczyńskim, czego Państwo dokonujecie poprzez głosowanie w podjęciu poszczególnych uchwał. Myślę, że współpraca między nami, czyli powiatem a gminą, będzie układała się dobrze, w miarę oczywiście oczekiwań i ze strony powiatu i z gminy Boszakowice. Dzisiaj, to co powiedział pan starosta, jesteśmy już po podpisaniu porozumienia pomiędzy podmiotami trzema, mianowicie firmą Werner Kęgel, powiatem i gminą. Temat przebudowa ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego w Krzycku Wielkim. Myślę, że ta inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, bo odkowoż są terminy. Do 15 września powinna być ta inwestycja zakończona. Nie wystarczy informacja, czy też o tym, iż tam tylko miała być warstwa odtworzeniowa po kanalizacji. To porozumienie spowoduje, iż będzie też warstwa ścielona, będzie chodnik, będą krawężniki nowe, będzie regulacja spółdzielnej kanalizacji deszczowej i ten fragment, i ten odcinek ulicy Krzyckiego w Krzycku Wielkim powinien wyglądać przyzwoicie tak, jak dzisiejsze standardy wyglądu dróg i chodników powinny wyglądać. Inna sprawa to jest to z Warzewo. Też o tym pan kierownik i pan starosta mówił. Myślę, że też oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Dwa zakręty, profilowanie i wewnątrz miejscowości wykonanie nowego pobocza. Cały czas Zarząd Dróg Gminnych również nadzoruje, wykonuje, ogłasza postępowania, które dotyczą inwestycji na terenie naszej gminy. Inwestycja, która będzie realizowana w Grodnikach, mam tu na myśli drugi etap ulicy Wiejskiej, przetarg ogłoszony, patrzę na kierownika Zarządu Dróg Gminnych, chyba potwierdzi tę informację, przetarg ogłoszony, wyłoniono również wykonawcę odcinka kanalizacji deszczowej w Bukowcu Górnym na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Oprócz tego Zarząd Dróg, jak zwykle, też mnóstwo pracy z utrzymaniem terenów zielonych, tak jak Państwo widzicie, zresztą gmina pięknieje. Wczoraj też miałem wiele takich przyjemnych informacji od mieszkańców podczas festiwalu orkiestr dęcych, który był lat z węciakami. Tutaj dziękuję panu Rafałowi Wojcikowi, panu Pawłowi Borowcowi i osobom, które im pomagały za przygotowanie tego festiwalu. Myślę, że kto był to doznał pięknych wrażeń muzyki orkiestralnej czy orkiestrowej, wykonania orkiestrennych i pokazów mażoretów. Mieszkańcy, którzy przyjeżdżają z różnych kierunków Polski, są pod wrażeniem. Oczywiście wiemy, że to są lata gospodarowania i zarządzania gminą i dzisiejszy dzień również. Myślę, że w tym kierunku musimy pójść i to dzięki Państwu radnym też będą takie decyzje podejmowane, aby gmina zyskiwała na roku i na ogólnym wyglądzie. Tyle jeżeli chodzi z mojej strony o informacje. Krótko powiedziałem, sesja była tydzień temu i kilka ogólnych informacji, które Państwu również przekazałem. Myślę, że to z mojej strony wszystko i przed nami kolejne punkty dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie informacji. Przejdę do kolejnego punktu. To jest informacja.
Kwiatka, informacja o posiedzeniach komisji. Informuję, że w okresie od ostatniej sesji posiedzeń komisji nie było. Dnia 20 maja 2019 roku swoje posiedzenie odbyła Komisja Konstytucyjna. Materiały z posiedzenia niniejszej komisji będą omawiane na dzisiejszej sesji w kolejnych punktach porządku obrad. Kolejny punkt to jest punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. I tutaj chcę poinformować, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z przebiegiem, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do dnia sesji nie zgłoszono żadnych uwag, stąd proponuję jego przyjęcie bez odczytania. Czy są inne propozycje? Jeśli nie, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu bez odczytania, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Kolejny punkt to jest raport o stanie gminy Boszakowice za 2018 rok. Debata nad raportem o stanie gminy Boszakowice to jest udziałem radnych i mieszkańców. W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w tym roku pierwszy raz wójt przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy Boszakowice za 2018 rok. Radni otrzymali niniejszy raport w ustawowym terminie. Treść raportu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej do wiadomości mieszkańców. Rada powinna rozpatrzyć raport na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia osób do wiadomości. Informuję również, że do mnie, do przewodniczącego, nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos w debacie. Tutaj o wprowadzenie do debaty o stanie gminy Boszakowice poproszę panią sekretarz Karolinę Chmielewską. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy Boszakowice za rok 2018 zawiera dane i informacje na temat sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Boszakowice. Opracowanie jest wykonaniem zapisów artykułu 28aa ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Jak przewodniczący na wstępie poinformował, zgodnie z zapisami ustawy wójt gminy Boszakowice dopełnił obowiązku i przedłożył radnym raport, z którym Państwo mieliście możliwość się zapoznać. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, raportów, strategii oraz uchwał Rady Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy, informacje podzielone są na obszary tematyczne obejmujące 13 działów, zawierające takie informacje m.in. jak informacje ogólne, czyli charakterystyka gminy, władze gminy, jednostki organizacyjne oraz informacje o mieszkańcach gminy, których możemy znaleźć takie właśnie informacje jak liczba ludności, ruch meldunkowy oraz działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy. Kolejny dział to finanse gminy, wykonanie budżetu gminy Boszakowice oraz opis realizacji programów finansowych z udziałem środków europejskich. Kolejny dział to informacje o stanie mienia komunalnego, stan mienia gminy oraz lokale użytkowe. Następnie działalność inwestycyjna została opisana, czyli infrastruktura drogowa w gminie oraz inwestycje drogowe. Następnie w raporcie zawarte są informacje dotyczące infrastruktury komunalnej, czyli sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć gazowa. Kolejny dział to sprawy obywatelskie, czyli bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe. Kolejnym działem jest oświata, sport i rekreacja. Tutaj znajdziemy informacje m.in. o wydatkach gminy na bieżące funkcjonowanie szkół, zestawienia liczbowe uczniów oraz wyniki egzaminów, a także informacje na temat organizowanych imprez sportowych. Kolejny dział to kultura i czytelnictwo w gminie. To dane na temat działających instytucji kultury, to jest Gminny Ośrodek Kultury w Boszakowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Boszakowicach. Dział 10 to pomoc społeczna. W raporcie zostały zawarte dane na temat udzielanych form wsparcia oraz wykaz środków przeznaczonych na realizację tych
tych form wsparcia. Kolejny dział to działalność uchwałodawcza Rady Gminy. Dział zawierający zestawienie szczegółowe podjętych uchwał w 2018 roku wraz z określeniem sposobu ich realizacji. Kolejny dział to działalność wykonawcza gmina i wykaz podjętych zarządzeń gmina. Kolejny, już przedostatni, nie przepraszam, ostatni nawet dział to informacje o realizacji polityk, programów i strategii. Tutaj właśnie ten ostatni dział zawiera opis 14 obowiązujących w 2018 roku właśnie planów, programów. Reasumując, Szanowni Państwo, raport o stanie gminy Muszakowice za rok 2018 stanowi zbiór informacji dotyczących działalności organu wykonawczego, procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu oraz jednostek podległych wójtowi. Dziękuję bardzo. Pani Sekretarz, za wprowadzenie tematu, w sumie to do debaty. I otwieram dla radnych debatę nad raportem o stanie gminy, Muszakowice za 2018 rok. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos, opowiedzieć się w debacie? Tak, pan Jerzy. Wypadałoby coś powiedzieć w temacie. Ja tylko krótko, co zauważyłem, co mnie przybyło. Zauważyłem, że w 2018 roku przybyło 200 danych mieszkańców. Też świadczy to o atrakcyjności naszej gminy, bo jednak przeważnie to z zewnątrz zauważają naszą gminę i jakby to powiedzieć, stajemy się coraz bardziej atrakcyjniejsi, bo nie ubywa, przybywa nam mieszkańców. Podejmujemy też ciężkie decyzje i zadłużamy się też, ale te zadłużenia przynoszą też efekty w takich przyjemnych wynikach, jak na przykład ten wzrost liczby mieszkańców gminy. Dziękuję. Dziękuję panu Rezerowi. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeszcze nie. Pani Radna. Ostatnio wybrałam wiadomość o ilości osób, które korzystają z opieki pomocy społecznej czy z dokarmiania w szkołach. Na liczbę dzieci jest naprawdę symboliczna, te, które korzystają. Myślę, że tak dzieje się naprawdę nie to, że po prostu nie ma komu, tylko nie chcą, tylko nie ma komu. Również z tych z opieki społecznej ilość korzystających była troszeczkę wzrosła. Które w schroniskach gdzieś tam mają przebywać. Też nie mamy takich osób. To daje właśnie pozytywne spojrzenie na obraz naszych gmin. Gdyby nie ten oparciu, który gdzieś tu się jeszcze tam dwa ręce, to byłoby całkiem chyba w porządku. Przepraszam panu za ręce. Ale z tej strony wszystko wskazuje na to, że no nie ma tragedii, nie ma bezrobocia, biedy. Przynajmniej według tych wyliczeń wygląda to całkiem optymistycznie. Ja bym tak dalej. Jeśli nie, to przejdę do odczytania uchwały. Udzielenie wójtowi wotum zaufania. Chciałbym tylko poinformować radnych, że przy głosowaniu tej uchwały niezbędna jest absolutna większość, czyli co najmniej 8 głosów musi być za, a wójt otrzymał wotum zaufania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie. Przepraszam bardzo, bo omówiłem, ale nie przeczytałem. Uchwała nr 8/61/2019
Rady Gminy Głoszakowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wody zaufania budowie Gminy Głoszakowice. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, Rada Gminy Głoszakowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2018 udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Głoszakowice i paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stwierdzam, że w tej chwili na sali obecnie jest 14 radnych, także przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem wotum zaufania wójtowi, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Gratuluję wójtowi uzyskania wotum zaufania. Kolejny punkt to jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium ustawy. Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie gminy Głoszakowice za 2018 rok. I tutaj skarbnik gminy, pani Monika Ławecka, przedstawi tę uchwałę. Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Głoszakowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 5 na 2019 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 4 marca 2019 roku w osobach przewodniczący Zdzisław Dros, członkowie Małgorzata Okren i Beata Rodewa-Błaszkowska, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i artykuł 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 tego roku o finansach publicznych wyrażał przedłożonym przez wójta gminy Głoszakowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami opinią pozytywną z uwagami. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania opinii było przedłożone roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głoszakowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową, uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi przedkładanymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przedłożone sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za 2018 rok zawiera dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym oraz w ujęciu opisowym. W tabeli wykazano realizację dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wykazaniem planowanych kwot wykonania oraz stosunku procentowego wykonania planu. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie przeprowadzonego badania skład orzekający ustalił, że uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet gminy na 2018 rok wraz z wprowadzonymi przez Radę oraz wójta w ciągu roku budżetowego zmianami został wykonany następująco. Dochody w wysokości 48 561 507 11 groszy, bo to jest 93,7% planu.
tym dochodem mają odpowę w wysokości 4 822 991,88 groszy, to jest 68,15% planu. Wydatki w wysokości 51 797 510,33, to jest 91,30% planu. Tym wydatki majątkowe w wysokości 13 288 393,89 zł, to jest 87,52% planu. Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 43 738 515,23 i wydatki bieżące w kwocie 38 509 116,44, spełniający wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. W wyniku tak zrealizowanego budżetu rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3 236 003,22 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4 911 038,70 zł. Na planowane przychody w kwocie 6 947 935,70 zł. Wykonanie wynosi 6 711 038,70 zł, co stanowi 96,59% planu. Rada Gminy zadecydowała o zaciągnięciu kredytów długoterminowych. Skład orzekający wydał opinię pozytywną o możliwości spłaty tych kredytów. Rozchody zrealizowano w kwocie 2 036 897 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Dane te potwierdza sprawozdanie RDN NDS o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku. Ze sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku wynika, że zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniosło 13 147 285,15 zł, co stanowi 27% wykonanych dochodów w 2018 roku. W przedłożonym sprawozdaniu wójt w części opisowej omówił poziom realizacji dochodów i wydatków oraz przyczyny występujących rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem, w tym również poziom wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych i programów ujętych także w wieloletniej prognozie finansowej przedstawionych w ujęciu tabelarycznym. Przepis artykułu 269.2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Jednakże skład orzekający wskazuje i czyni faktem, że przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie zawiera informacji o zmianie w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego. Przedłożone w ramach sprawozdania załączniki nr 9 i 10 obrazujące dochody i wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawiają tylko plan wydatków na dzień 31 grudnia. Tabela nie przedstawia zmian w tym zakresie dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Skład orzekający stwierdził zgodność wykazanych w sprawozdaniu wójta planowanych kwot z budżetem oraz poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi i informacjami dysponentów środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z analizy sprawozdania wynika, iż gospodarka odpadami w gminie prowadzona jest we własnym zakresie. Uzyskano dochodu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 069 910,66 zł. Przy planie 1 169 347, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem system odbioru odpadów zrealizowano w wysokości 1 087 184,37 zł. Zgodnie z artykułem 6b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Z
Stosownie do artykułu 6r ust. 1a ustawy środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza wydatków budżetowych wykazała, że przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w rozdziale 630.03 w 94%, w rozdziale 852.19 w 87%, w rozdziale 855.01 w 98% i w rozdziale 855.02 w 98% oraz w rozdziale 855.04 w 49%. W sprawozdaniu WUIT zawarł informację, że odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w poszczególnych jednostkach ogółem na kwotę 634 504,72 zł przy planie 636 028 zł, co stanowi 99%. Należy zaznaczyć, że odpisy dokonano w należytej wysokości, a nieznacznie zawyżono w niektórych jednostkach kwoty planowane. Wydatki budżetowe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie 249 605,38 zł przy planie 304 443 zł. Przy zrealizowanych dochodach z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 236 538,19 zł. Stosownie do przepisu artykułu 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu uczciwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W sprawozdaniu WUIT zawarł następujące wyjaśnienia. Często przy wykonywanych zadaniach i realizowanych wydatkach oszczędnie gospodaruje się środkami i nie zawsze są one w danym roku wykorzystane. Zakłada się jednak, że pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach następnych. Stwierdzono, że w niżej wymienionej w podziałce klasyfikacji budżetowej poniesiony został wydatek związany z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań. To są rozdziały 616, 855.01 i 855.02. Odnośnie wydatków z działu 600, rozdział 616, wójt gminy wyjaśnił, iż wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi. Odnośnie wydatków z działu 855, wójt wyjaśnił, iż poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2014 zł 5 groszy, które dotyczą odsetek przekazywanych do wojewody, a pobranych przez gminy ośrodek pomocy społecznej od osób, które zwracały niesłusznie wypłacone świadczenia rodzinne oraz inne zasiłki wraz z należnymi odsetkami. Jednakże skład orzekający wskazuje na następujące uchybienia i nieprawidłowości. Istnieje rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 7 sprawozdania wykonania wydatków majątkowych w roku 2018, a uchwałą nr 318 na 2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok, bowiem w zadaniach modernizacja budynku na zapleczu pałacu oraz zagospodarowanie parkingu w Puszkowie ulica Owocowa wykazano pełne kwoty wydatków po stronie planu i tak 48 tysięcy zamiast 47 tysięcy oraz 29 tysięcy zamiast 30 tysięcy. W części tabelarzy nazwą realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 w roku 2018 odnośnie wydatków na zadanie rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej aglomeracja Buszakowice podano błędny okres realizacji zadania 2016-2019 zamiast 2016-2020 roku. W załączniku nr 8 sprawozdania realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026 w roku 2018 wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach zadania projekt ciągów pieszo-rowerowych wykazano w kwocie 12 866 zł zamiast
290 866 zł oraz w zadaniu realizacji inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi Jeziorzyca Kościelne w Sądzie z udziałem środków Funduszu Leśnego w kwocie 850 tysięcy zamiast 885 280 zł. W załączniku nr 9 wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018 dochody razem po stronie planu w ciała 800 i w rozdziale 801 wykazano w kwocie 1 103 929,32. Natomiast prawidłowa kwota wynikająca z podsumowania elementów składowych wynosi 1 344 494,70. Podsumowanie dochodów razem uwzględnionych w prawidłową kwotę. W zestawieniu tabelarycznym sprawozdania dochody w dziale 855 rozdział 855.02 w kwocie 18 tysięcy oraz 8 454,28 wykazano w paragrafie 97 wpływy z różnych dochodów zamiast w paragrafie 94 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Prawidłowy paragraf wynika z uchwały budżetowej oraz ze sprawozdania RB27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018. W ocenie składu orzekającego załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana z zachowaniem postanowień artykułu 267 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada wraz ze zmianami od dnia złożenia poprzedniej informacji, jego wartość i sposób wykorzystania oraz dochody z tego tytułu uzyskiwane. Wobec powyższego skład orzekający orzeka sentencję. Dziękuję Pani Skarbnik za stanowienie opinii. Kolejny podpunkt do tego punktu obrad to jest opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu za 2018 rok. I opinię tą przedstawić wraz z przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Gunna Nowacka. Komisja Rewizyjna w składzie przewodniczący Hanna Michalska, członek Anita Szaberska-Poczeka, Izabela Kur, członek Jerzy Rezyk. Na swoim posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 roku punkt pierwszy rozpatrzyła a. sprawozdanie finansowe za rok 2018, b. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, c. informacja o stanie mienia komunalnego, d. opinię RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia. Punkt 2. Porównała powiązania danych z uchwalonym budżetem, sprawozdaniami budżetowymi i ewidencją księgową. Punkt 3. Omówiła przeprowadzone w 2018 roku kontrole. Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Komisja kolejno ustosunkowała się do pozycji wynikających z części sprawozdania finansowego. Punkt pierwszy. W bilansie z wykonania budżetu stwierdzono zgodność z ewidencją księgową organu poszczególnych podpozycji aktywów i pasywów z bilansu na początku roku i na końcu roku. Stwierdzono zgodność podpozycji bilansu organu za 2018 rok na początek roku z kwotami wykazanymi w bilansie za rok 2017 na koniec roku. Komisja wskazała na ujęcie środków pieniężnych w drodze i bilansie roku 2018 w pozycji pozostałych środków pieniężnych, a w roku 2017 ujętych w pozycji należności od budżetu. Zaobserwowano, że w stosunku do stanu początkowego wzrosła suma aktywów, co spowodowane jest zwiększeniem stanu środków pieniężnych, wystąpieniem kwoty niezwróconej pożyczki udzielonej GOK-u oraz kwoty należności od budżetu. Po stronie pasywów na ich wzrost wpływ wywarł wyższy stan zobowiązań przy jednoczesnym zmniejszeniu skumulowanego wyniku. B.
bilans został sporządzony prawidłowo i w obowiązującym terminie. Punkt 2. W włączonym bilansie jednostek budżetowych stwierdzono zgodność z ewidencją księgową urzędu poszczególnych pozycji. Stwierdzono zgodność podstawowych bilansu urzędu za 2018 na początek roku z kwotą wykazanymi w bilansie za rok 2017 na początek roku. Stwierdzono, że dane wynikające z bilansu łącznego samorządowych jednostek budżetowych stanowią sumę poszczególnych kwot bilansowych jednostkowych. Zaobserwowano, że suma aktywów oraz suma pasywów w ciągu roku wzrosła o około 6 750 zł, z czego na wzrost po stronie aktywów składa się zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych, w tym wartości środków trwałych i inwestycji oraz wartości należności od budżetu. Po stronie pasywów wzrost funduszu jednostki i wyniku finansowego oraz obowiązań, w tym zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy i usług. Punkt 3. W łącznym rachunku zysków i strat stwierdzono, że zysk na koniec roku 2018 jest wyższy od zysku na koniec 2017 roku o około 3 230 zł, co spowodowane jest wzrostem przychodów o prawie 5 140 000 zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów o około 1 910 000 zł. Komisja zwróciła uwagę na wzrost przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych. Punkt 4. W łącznym zestawieniu zmiany funduszu kwota funduszu na koniec roku wzrosła o prawie 6 milionów złotych w stosunku do kwoty na koniec roku poprzedniego. Sprawozdanie zawiera wynik finansowy zgodny z łącznym sprawozdanie rachunku zysków i strat jednostek budżetowych oraz prawidłowo swoją kwotę funduszu odnosi się do bilansu łącznego jednostek budżetowych. Punkt 5. Komisja zapoznała się ze sporządzoną po raz pierwszy za rok 2018 informacją dodatkową stanowiącą nowy dodatkowy element sprawozdania finansowego jednostek budżetowych. Łączna informacja obejmuje informacje wykazane przez wszystkie jednostki budżetowe gminy i wykazuje dane zgodne ze złożonymi przez te jednostki bilansami. Ponadto komisja zapoznała się ze złożonymi bilansami, rachunkami zysków i strat, zestawieniami zmian funduszu jednostek organizacyjnych, jednostki budżetowe, instytucje kultury, spółka gminnego zakładu komunalnego. Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone i wymagane w tym zakresie i w terminie przekazane gminie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Przedstawione informacje dotyczą sprawozdań finansowych, były wystarczające, zostały przyjęte oraz przeanalizowane i komisja nie wniosła żadnych uwag. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018. Komisja zapoznała się z przedłożonymi sprawozdaniami i kolejno ustosunkowała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2018, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Naplanowane po zmianach do uzyskania 51 823 982 zł i 0,7 groszy. Dochodów uzyskano kwotę 48 561 507 zł i 11 groszy. Z planowanych po zmianach 56 735 020 zł i 77 groszy. Wydatkowano 51 797 510 zł i 33 groszy. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 3 236 000 3 22 groszy, który pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 212 960 zł i 70 groszy oraz wyciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 2 023
42 zł i 52 groszy. Ponadto z pobranego kredytu dokonano spłat kredytów pobranych w Banku Spółdzielczym w Głuszakowicach w kwocie 1 250 000 oraz kredytu pobranego PNG Poznań w kwocie 550 000 zł, co stanowi rozchody budżetu. Natomiast przychód stanowi wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 212 960 70 zł oraz pobrany kredyt w kwocie 3 417 691 zł 19 groszy i pożyczka w kwocie 2 080 386 81 groszy. Wynikiem powyższych operacji są pozostałe na koniec roku 2018 wolne środki w kwocie 1 438 138 zł 48 groszy. Zobowiązania na koniec roku z tytułu pobranych kredytów wynosi 10 017 691 zł 19 groszy i z tytułu pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 2 955 240 zł 15 groszy. Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez wójta gminy w sprawozdaniu z wynikiem z wykonania budżetu, stwierdzając, że zarówno dochody, jak i wydatki były realizowane zgodnie z planem, szczegółowo objaśnione, a przyczyny znacznych rozbieżności omówione. Planowane zadania inwestycyjne i przewyższające części zrealizowano, a pozycje, których nie rozpoczęto, przesunięto do wykonania na rok 2019 lub odstąpią od ich wykonania. Zadania inwestycyjne zawarte w wieloletnim programie finansowym realizowano zgodnie z planem, czyli kontynuowano rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ciągowo-kanalizacyjnej aglomeracji Głuszakowice etap pierwszy. Zakończono zgodnie z planem przebudowę drogi powiatowej 390B, odcinek DW305 granica powiatu wraz z budową obwodnicy Bogoszyna i sfinalizowano zakup mikrobusu dla podopiecznych środowiskowego domu samopomocy. Realizacją zadań projekt wykonania obwodnicy Jeziorzyce Kościelnej i projekt ciągów pieszo-rowerowych przesunięto na rok 2019. Poniesione wydatki w roku 2018 są legalne, wynikające z uchwalonego budżetu oraz celowe, służą działalności gminy, gospodarka finansowa prowadzona jest rzetelnie i oszczędnie. Prawie wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach. Wyjątek stanowią dotacje na wpływ zasiłków stałych, na opłacanie składek ubezpieczeniowych oraz na zakup tablic interaktywnych dla szkół we Włoszakowicach i Puków Cukuru. W związku z niewykorzystaniem w całości przyznanych kwot na określone zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Zwroty nastąpiły w obowiązującym terminie, niektóre jeszcze w roku 2018, pozostałe w styczniu 2019. Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2019 roku o przedłożonym przez wójta gminy Głuszakowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, które zawiera również ustosunkowanie się do przedłożonych wraz ze sprawozdaniem informacji o stanie gminy. Komisja przyjęła wyjaśnienia odnośnie uwag skarg orzekającego z zakresu poniesionych wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kosztów poniesionych na odsetki i odszkodowania od PIS-u na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz błędów pisarskich w załącznikach nr 2, 7, 8 i 9 do sprawozdania. Informacja o stanie mienia komunalnego. Omawiana informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w marcu 2019 roku i zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku.
Informacja zawiera wszystkie wymagane elementy, wykres mienia, obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawia jego wartość, sposób wykorzystania oraz pozyskane z tego tytułu dochody. Przedmiotowa informacja sporządzona została w formie tabelarycznej i opisowej. Dane wartościowe uzyskanych dochodów są zgodne z uchwalonym budżetem po stronie planu i ewidencją księgową po stronie wykonania oraz kwotami wykazanymi w sprawozdaniu. Uchwały budżetowe. Budżet gminy za rok 2018 został przyjęty uchwałą nr 34/302/2017 Rady Gminy Boża-Kowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok w oparciu o przedłożony projekt budżetu. W trakcie roku wprowadzono 23 zmiany, z czego 8 uchwałami Rady i 15 zarządzeniami wójta. Kwota planu dochodów wzrosła z 50 122 799 16 groszy do 51 823 982 7 groszy oraz kwota planu wydatków z 52 744 741 16 groszy do 56 735 020 77 groszy. Poszczególne zmiany przed wprowadzeniem były omawiane. Stwierdzono, że kwoty dotyczące dotacji i subwencji ujęte w budżecie są zgodne z informacjami dysponentów środków budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zadania znajdujące się w budżecie są celowe, a realizacja jest ich uzasadniona. Sprawozdanie budżetowe tabelaryczne. Komisja zaznajomiła się z sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi w ciągu roku 2000. RD27S z wykonania planu dochodów budżetowych, RD28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RD50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego RP 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami RPN o stanie należności, RBZ o stanie zobowiązań, RB UN uzupełniające o stanie należności, RPUZ uzupełniające o stanie zobowiązań, RPZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez JST zadań zleconych, RBNDS o nadwyżce deficycie, RBPDP z wykonania dochodów podatkowych, RBST o stanie środków na rachunkach bankowych oraz RBN i RBZ z instrukcji kultury stwierdza, że dane z tych wykazane są zgodne z uchwalonym budżetem gminy oraz wprowadzone ewidencją księgową. Wszystkie sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w wersji elektronicznej. Ponadto sprawozdania RB27ZZ, RB50, RBZN przekazano zgodnie z zakresem do Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w obowiązującym terminie. Kontrola komisji w ciągu roku. Numer 1. Kontrola wydatków majątkowych bieżących. Punkt 2. Kontrola dokumentów za 2018 rok dotyczących przetargów nieograniczonych. Uwag ze strony komisji nie było. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami i z wykonania planu finansowego za rok 2018
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Komisja Rewizyjna stwierdza, że prowadzona działalność jest jawna, dane spotykające ograniczenie jawności są publikowane w liczniku gminy Nasze Jutro, umieszczane na stronach internetowych gminy oraz na tablicach ogłoszeń. Podpis członków komisji Aneta Szapecka, Izabela Kuhl, Jerzy Lederek, przewodniczący Anna Michalska. Dziękuję Pani Przewodniczącej za przedstawienie opinii. Może jeszcze nikogo pozostanie, bo Pani się przeczyta uchwałę. Kolejny podpunkt z tego punktu programu to uchwała Komisji Rewizyjnej. I tutaj również poproszę Przewodniczącą o odczytanie tej uchwały. Załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1/19 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Włoszakowice za 2018 rok na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity tekst dziennych ustaw z 2018 roku, pozycja 506. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Włoszakowice za 2018 rok. Paragraf 2. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Włoszakowice z wykonania budżetu
budżetu gminy za 2018 rok skierowany został do Rady Gminy, zawiera uzasadnienie i został podpisany przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uzasadnienie do wniosku stanowi opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2018 rok, podpisana przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Podstawą do wystąpienia Komisji z wnioskiem do Rady Gminy było dokonanie analizy wykonania budżetu za 2018 rok na podstawie sprawozdania wójta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych oraz wyników kontroli przeprowadzonych w 2018 roku. Ponadto Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej po sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz porównała porównania danych z uchwalonym budżetem, sprawozdaniami budżetowymi i przyjęła złożone przez wójta gminy wyjaśnienia związane z wykonaniem budżetu. Przeprowadzona analiza wykonania budżetu wraz z wnioskami wynikającymi z tej analizy dotyczyła wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian w planie dokonanych w ciągu roku budżetowego przez Radę i Wójta oraz w zakresie przychodów i rozchodów budżetu. W zakresie dochodów budżetowych Komisja odniosła się do wielkości realizowanych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowych. W zakresie wydatków budżetowych dokonano analizy w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne. Przeanalizowano również wykonanie wydatków finansowanych dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej z uwzględnieniem dokonanych wykorzystanych środków z otrzymanych dotacji. Komisja odniosła się do poziomu realizacji zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu, przyjmując wyjaśnienia i nie wniosła zastrzeżeń. Komisja przyjęła również wyjaśnienia odnośnie uwag zawartych w opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja stwierdziła, że wydatki znajdują się w budżecie i są celowe, a gospodarka finansowa prowadzona jest rzetelnie i oszczędnie. Ponadto Komisja przeanalizowała sprawozdania finansowe, w tym bilans wykonania budżetu, łączny bilans jednostek, łączny rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu sporządzone na koniec roku budżetowego. Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone w wymaganym zakresie, a przedstawione informacje dotyczące sprawozdań finansowych były wystarczające, zostały przyjęte oraz przeanalizowane i Komisja nie wniosła żadnych uwag. Komisja omówiła również przeprowadzone kontrole, wskazując zakres tych kontroli. Kontrola wydatków majątkowych i bieżących oraz kontrola dokumentów z 2018 roku dotyczących przetargów nie ograniczono, nie wniesiono uwag do kontrolowanych zagadnień. Komisja odniosła się również do przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego i wskazała na formę i zakres zawartych danych, zgodność danych uchwałą budżetową oraz ewidencją księgową. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018 rok i wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium z tego tytułu. Z protokołu z posiedzenia w dniu 20 maja 2019 roku wynika, że wniosek przyjęty był jednogłośnie. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boszakowice w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Boszakowice z wykonania budżetu gminy za 2018 rok został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa. Po przedstawieniu tej opinii możemy przejść do debaty nad sprawozdaniami z wykonania budżetu. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tej kwestii? Thank you.
Uchwała nr 8/62 przez 2019 Rady Gminy Wyszakowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście wyliczeń dziennych ustaw 2019 roku pozycja 506 oraz artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tekście wyliczeń dziennych ustaw 2019 roku pozycja 869 zmiany. Rada Gminy Wyszakowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wyszakowice za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę naciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium budowy gminy za rok 2018. Tutaj również informuję, że uchwała ta wymaga uzyskania bezwzględnej ilości głosów ustawowego składu rady, czyli co najmniej 8 czy głosowania za. Stwierdzam, że na sali jest obecność 14 radnych. To jest uchwała nr 8/63 przez 2019 Rady Gminy Wyszakowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium budowy gminy Wyszakowice za rok 2018. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym w tekście wyliczeń dziennych ustaw 2019 roku pozycja 506 oraz artykuł 271 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tak jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami, Rada Gminy Wyszakowice uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się absolutorium budowy gminy Wyszakowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 i paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że w tym przypadku gminy Wyszakowice. Dziękuję Państwu.
radnym za udzielenie absolutorium wójtowi i realizujemy budżet już tegoroczny, czyli 2019. Dziękuję. Została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 8. To jest powołanie zespołu do przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach na roczników do sądu. Na roczników do sądu, przepraszam bardzo. Z końcem 2019 roku wygasa 4-letnia kadencja roczników sądu. Prawników na nową kadencję wybierają Rady Gminy. Wybory muszą odbyć się do końca października 2019 roku. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalił na gminie Koszykówce wybór następującej liczby ławników. 3 ławników do 8 Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Bresznie i 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Bresznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Niniejsze wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednym z etapów tego zadania jest powołanie zespołu do przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Także myśmy na sesji powinni powołać 3-osobowy zespół, który zaopiniuje kandydatów na ławników. Ja ze swojej strony chciałbym zaproponować, żeby w skład zespołu weszli następujące osoby: pani Dorota Lander, pani Anna Michalska, pan Marek Masowicz. Czy są inne kandydatury? Jeśli nie ma innych kandydatów, to pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały. Uchwała nr 866 przez 2019 Rady Gminy Koszykówce z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst wyniki dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 52 z zmianami. Rada Gminy Koszykówce uchwala co następuje. Paragraf 1. Celem przedstawienia na sesji opinii o zgłoszonych w Radzie Gminy Koszykówce kandydatach do ławników do 8 Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie oraz Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję 2020-2023 powołuje się zespół składu. Dorota Lander, Anna Michalska, Marek Wąsowicz. Paragraf 2. Uchwała wykonania uchwały powierza się do gminy Koszykowice. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby głosować przeciw komisję, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Przy jednym wstrzymującym uchwała została przyjęta. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie zgody na ułożenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Punkt ten został omówiony zanim wróciliśmy to do porządku obrad sesji. Także jeżeli radni nie mają żadnych uwag, czy są uwagi, jeśli nie, to przystąpię również do czytania projektu uchwały. Uchwała nr 8667 przez 2019 Rady Gminy Koszykowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na odłożenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst wyniki dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 oraz artykuł 16 punkt 28, artykuł 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne, tekst jednolity dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 2268, wspólnie z 7 gminami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na utworzenie
został kamienami wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Muszekowice w 2019 roku pod nazwą. Miejsce okazjonalne wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Dobrowińskim ze Szkołą Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski na wniosek organizatora Zespołu Szkół Technicznych Ostrowie Wielkopolski Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły za Edukacja ulica Poznańska 43-63-400 Ostrów Wielkopolski punkt drugi. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli lokalizowane jest na działce oznaczonym ewidencyjnie numerem 647-626 w obrębie Muszekowickim. Opis granic miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Długość linii brzegowej wynosi 16 metrów. Paragraf drugi. Sezon kąpielowy na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w paragrafie pierwszym, trwać będzie. Punkt pierwszy od 27 czerwca 2019 roku do 16 lipca 2019 roku i punkt drugi od 11 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2019 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Muszekowice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Wielkopolskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania gminy Muszekowice w Stowarzyszeniu Wielkopolskim Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. W wprowadzeniu również pani sekretarz do tego punktu, pani sekretarz zaproponowała, aby tym przedstawicielem był wójt pan Wojciech Sterczak. Czy są jakieś inne uwagi do tego punktu? Jeśli nie ma, to przejdę do odczytania uchwały. Uchwała nr 8668 przez 2019 Rady Gminy Muszekowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Muszekowice w Stowarzyszeniu Wielkopolskie Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych w Poznaniu. Na podstawie artykułu 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 506 i paragraf 8 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych w Poznaniu, stanowiącego załącznik uchwały nr 1 Wolnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2015 roku, Rada Gminy Muszekowice uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustanawia się pana Roberta Kasprzaka, wójta gminy Muszekowice, do reprezentowania gminy Muszekowice w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Muszekowice. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 6 przez 41 przez 95 Rady Gminy Muszekowice z dnia 29 marca 1995 roku w sprawie zmiany reprezentanta gminy Muszekowice w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszego porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wyszyńskiego. I tutaj również pani skarbnik nam przedstawiła, dlaczego zmieniamy tę uchwałę. Także jeśli nie ma, może są pytania, ale jeśli nie ma, to przejdę również do czytania tej uchwały. To jest
Uchwała nr 869/2019 Rady Gminy Boszakowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu Leszczyńskiego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorządzie gminnym w tekście zawartym w dzienniku ustaw z 2019 roku, propozycja 506, artykuł 216 ust. 2 punkt 5, artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tekście zawartym w dzienniku ustaw 2019 roku, pozycja 869, Rada Gminy Boszakowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się paragraf pierwszy uchwały do uchwały nr 7/58/2019 Rady Gminy Boszakowice z dnia 10 czerwca 2019 roku, nadając mu brzmienie. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Boszakowice dla powiatu leszczyńskiego z budżetu na rok 2019 w kwocie do 500 tysięcy złotych oraz z budżetu na rok 2020 w kwocie do 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na następujące zadania. Podpunkt pierwszy w roku 2019 remont drogi powiatowej nr 4762P w miejscowości Zbarzewo, kwota do 100 tysięcy złotych. Podpunkt drugi w roku 2019 przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim, kwota do 400 tysięcy złotych. Podpunkt trzeci w roku 2020 przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4796P w miejscowości Jeziorzyce Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w miejscowości Kozłowice w granicach gminy Boszakowice. Kwota do 400 tysięcy złotych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Boszakowice i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. Projekt tej uchwały wynika z dołożonych zmian, które wybrano się w poprzedniej uchwale. Ta uchwała już jest z kolei dłuższa, ale dotyczy tylko przesunięć liniowych, więc nie wiem, czy tak w całości, tylko pozwolę sobie odczytać numer i czego dotyczy. Tak, uchwała nr 8670/2019 Rady Gminy Boszakowice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała również została przyjęta 13 głosami. Kolejny punkt jest punkt 13. Analiza oceny zasobów pomocy społecznej. Tutaj również radni mieli możliwość zapoznania się z materiałami. One były ogłoszone. Czy są w takim układzie pytania? Tego projektu, tego materiału, to pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli nie ma, to... No, to ocena zostanie dołączona do projektu. Sesji.
wykorzystaniem naszych gości ze starostwa, czy jeszcze ktoś z radnych ma, jest pan Rezmusz. Jest interpretacja dotycząca ustaw ja już proszę, że za ustnie zgłaszałem tutaj pisałem interpretator przyczyny montowanych w gminy Głuszkowicach, a dokładnie w Gorownikach, a dokładnie przystanku autobusowy na ulicy Wiejskiej, gdzie woda nie odpływa po prostu po opadach deszczu i robi się kałuże, no i dzieci są narażone, jeżeli samochód przejeżdża, są narażone na opryskanie. I następne jest skrzyżowanie ulicy Słonecznej, Ogrodowej. Jest to też nowa nawierzchnia, jest światło profilowane i zamiast woda odpływać, po prostu się rozlewa. Dziękuję. Drzewa, które doprowadzą do jeziora Boczkowskiego. Bardzo byli tym zgorszeni, że drzewa się tnie i prosili, żeby jakoś zająć się, czy nie można by wrócić do zabijania, bo miejsce wyciętych, żeby posadzić nowych. Wręcz powoływali się na czasy Chłopowskiego i zalesienia śródpolne. Również do tego dołączyli taką prośbę, czy nie można wzdłuż ścieżek rowerowych nasadzać drzew, ponieważ jedzie tam jak na patelni. Ja wiem, że są kłopoty, że to ale wniosek taki otrzymałam i powiedziałam, że przekażę. Ja myślę, że może można by to nawet poprosić komisję rolnictwa, żeby ewentualnie rozpatrzyła, czy zająć się tym, czy w jakiś sposób znalazła niebowy. To wcale złe, gdyby oni kiedyś tam przy okazji jakieś posiedzenia pochylili się nad problemem. I jeszcze jedno mam pytanie, które zadają mieszkańcy osiedla. Co z placem zabaw? Powiem, że nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Podobno idzie na sprzedaż plac zabaw i są bardzo zaniepokojeni. Czy mogę otrzymać odpowiedź? Dziękuję. Na tym kończymy.